Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 477, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 435 posłów, za 215, przeciw 218, wstrzymało się 2. Stwierdzam, że Sejm nie uchwalił ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. Powracamy do rozpatrzenia punktu 2 porządku dziennego. Jest to sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy.